witam was, moi kochani, ponownie. Tym razem już szybciutko przechodzimy, w końcu niektórzy powiedzą, do naszego Delfiaka, bo ostatnio niby poradniki o Delfi, a cały czas bawiliśmy się AVR-em. No ale cóż, takie wybraliśmy zadanie. Zatem, jak widzicie, odpaliłem to już Delfiaczka. Wchodzę jak zwykle w moją ulubioną ikonkę, tutaj klikam. Wybieram sobie Delphi Project z VCL Forms Application. Pojawia mi się forma. To, co od razu zrobię, to przygotuję, zapiszę całość jako nowy projekt w moim folderze, żeby potem mi to gdzieś nie umknęło, gdybym skasował i tak dalej. Przypadkowo się zawiesił komputer czy coś. A więc wchodzimy w opcję Save All szybciutko. To już znacie z poprzednich poradników, to wiecie, to jest bułka z masłem. Wchodzę do swojego folderu, u mnie to jest na dysku projekty Delphi. Założę sobie folder Delphi UART, bo tego będzie dotyczył projekt, słuchajcie. I tutaj już zostawiam pliki unit pass, ale project dpr zamienię sobie na taką nazwę, jaką będzie miał przyjąć exec, a zatem Delphi UART. O. Taką będzie miał nazwę przy okazji nasz exec. Proszę bardzo, Ctrl F9, czy się wszystko kompiluje poprawnie? Oczywiście kompiluje się. Możemy rozpoczynać pracę. Jak wiecie, pokazywałem wam taki wcześniej formatkę tego programu. Nie przypomnę jej teraz, bo liczę, że pamiętacie z poprzednich poradniczków. I dzisiaj chciałbym wam przekazać garść ciekawych informacji. Myślę, że będą one ciekawe dla każdego początkującego, słuchajcie, bo powiem wam, że w takiej postaci, no co tu dużo mówić, nie ma ich podanych w książkach. Niestety nie ma ich podanych w książkach do Delphi. No, tak się składa. Ja sam kiedyś bym dużo dał, jak sam się uczyłem Delphi, żeby ktoś gdzieś tak w książce pokazał, tak, a to można tak zrobić z tym komponentem, a to tak. Oczywiście ja wszystkiego nie pokażę, ale postaram się w dzisiejszym odcinku, w którym zajmujemy się, uwaga, czym? Tylko interfejsem UI, czyli interfejsem użytkownika. Bo jak wiecie, w różnych programach bardzo ładnie się skalują okienka, gdy coś przemieszczamy, rozsuwamy, to zawsze trzeba dobrze przemyśleć, jakie narzędzia temu służą, jak w ogóle zabrać się do tego w Delfiaku. No w końcu jakaś ciut bardziej skomplikowana aplikacja, a nie tylko położenie na formie czegoś, odpalenie i mówienie, że to fajnie wygląda. A więc zobaczcie, ja pierwsze co, bo też pytacie mnie, jak podchodzę, że robię te swoje programiki, że one zawsze jakoś tam fajnie wyglądają, a więc ja pokazuję wam taką moją drogę. Czy najlepszą? Na pewno nie, ale myślę, że wielu z was pewnie spróbuje skorzystać z tej drogi. W takim razie zabieramy się, słuchajcie, za tworzenie naszego user interfejsu. Ja na początek pokażę wam, jak buduję za pomocą standardowych takich komponentów paneli. Klasa T-panel, T-panel. Proszę bardzo, wchodzimy tutaj w zakładkę standard i na dole wybieramy sobie panel. Można go położyć sobie na naszej formatce. I teraz tak, na przykład pamiętacie, ja lubię sobie na górze, załóżmy aplikacji, postawić zawsze taki pasek, w którym daję sobie tytuł aplikacji, tam na przykład coś ładnego widać, jakiś obrazeczek przy okazji, jakąś ikonkę, to jest ładnie oddzielone, widać co to za aplikacja. Jak to zrobić? Jak ja to robię? No słuchajcie, można byłoby tak ręcznie tutaj kłaść ten panel, poszerzyć go na całą aplikację, powiedzmy w ten sposób, i uruchomić. Proszę bardzo, tylko że zobaczcie, będzie pewien problem. Otóż jak sobie wezmę tę aplikację, będę ją rozszerzał, to okienko, to widzicie, co się dzieje? Ten panel po prostu tutaj zostaje. Trzeba by było coś dziwnego włączyć, żeby on się poszerzał razem z naszą aplikacją. Niemniej jednak pierwsze, co zrobię, to klikając na form 1, albo tutaj, albo tutaj, przechodzę do jej właściwości i przypominam wam, bo o tym już wspominałem, że ustalę, żeby mi się to zawsze wyświetlało na środku ekranu. To jest właściwość formy position, która domyślnie jest na default pos only, a ja to ustawiam sobie na PO screen center, co spowoduje, że zawsze po pierwszym uruchomieniu wyświetli się dokładnie na środku ekranu. U mnie akurat to się wyświetli jakby troszeczkę nie na środku, ale nie martwcie się, dlatego że ja nagrywam na większym ekranie, a z części powierzchni. O, tak się wam wyświetli taka aplikacja. No dobra, ale
Jak tutaj z tym panelem postępować, słuchajcie? Otóż można by było posłużyć się tak zwanymi kotwiczkami. Klikamy sobie w panel albo tutaj, albo tutaj. Mamy go zaznaczonego w Object Inspectorze. I zobaczcie, kotwiczki to tutaj Anchors, chyba tak się czyta, czy Anchors, nieważne. Rozwijamy i są w tej chwili praktycznie każdy komponent, który kładziemy, to ma dwie kotwiczki zrobione, AK Left i AK Top. To znaczy, że on jest przyciągany do, zawsze do lewej strony formatki i do góry. Tymczasem prawa strona, jak widzicie, powoduje, że mógłbym zatem włączyć na przykład, zobaczcie, gdy tak go dociągnąłem do końca, to włączyć, żeby jeszcze był przyciągany do prawej. I teraz, gdy poszerzam, to zobaczcie, widzicie, on się już poszerza z formatką. Mógłbym dać bottom, to wtedy z kolei by się rozszerzał razem z formatką, ale nie tędy droga. Szybciej byłoby to zrobić, moim zdaniem, jeszcze drugą metodą. Zobaczcie, przechodzę do pierwszej opcji Align. Tutaj jest wybrane Align None, czyli jakby umiejscowienie tego panelu i automatyczne trzymanie się pewnych fragmentów okienka. Zobaczcie, jest na, w takim przypadku jest, że nie trzymaj się żadnego wymiaru, tylko ja go postaram się jeszcze, słuchajcie, pomniejszyć. O, załóżmy, postawiłem panel na początku na formatce w ten sposób. I teraz zobaczcie, gdy kliknę na przykład AL Client, to on nagle ciach zrobił się na całą formatkę. I tak będzie się trzymał, jak rzep psiego ogona. Mogę wybrać, załóżmy, słuchajcie, bottom. No to wtedy z kolei, jak gdybym go miał w ten sposób, może inaczej, żeby to pokazać od początku, to tak, wyłączymy, damy na None. Zobaczcie, i gdybym dał teraz bottom, jest szybciutko bottom, to go przyciągnie do dołu. Jeśli dam na przykład top, to go przyciągnie do góry. Tak samo left, right. I tak się będzie trzymał. I zobaczcie, że teraz jak uruchomię szybciutko aplikację, to panel się trzyma na górze. Widzicie? Ładnie, nie musiałem tych bawić się, czy anchors taki ustawiony, czy kotwiczka taka, czy inna. I taką metodą lecę. Co ja robię dodatkowo, słuchajcie? Staram się wyłączyć, bo te komponenty mają tak zwane włączoną obwódkę 3D, czyli takie symulacje, jakby one były takie do przodu wypchnięte troszeczkę. Tu widać taką tą linię na dole i tak dalej. Zresztą jak postawimy sobie nowy panel, to zobaczcie, widzicie? Górna linia i lewa jest taka jakby biała, prawa i dolna szara, co ma symulować takie, że on jest wyciśnięty troszkę do przodu. Nieważne. Zobaczcie, ja ten panel będę chciał mieć na górze mniejszy, o gdzieś taki ma być, powiedzmy, no tak, no to sobie już ręcznie ustalam. Mogę z niego usunąć caption, ponieważ nie chcę mieć tutaj żadnego napisu. I teraz usuwam z niego te linijki boczne, to ma być normalnie taki plaskaty element. A więc tutaj przede wszystkim bevel outer wyłączam na none, widzicie, zniknęła mi ta linijka, ale jeszcze dodatkowo wyłączam CTL 3D, czyli jego jakby wizję 3D gdzieś tam. O, i tak sobie ustalam jego wielkość. Tylko teraz nie widać tej granicy pomiędzy nim a formatką. Jak to zrobić? Słuchajcie, mogę sobie położyć drugi panel, tak, na formatce i zrobić dokładnie z nim to samo, na razie przynajmniej. Zobaczcie, dam mu szybko top, skasuję mu, gdzie jest caption, tutaj mu wyłączę na bevel outer na none, ale tym razem, jak mu wyłączę CTL 3D, to włączę mu za to coś takiego jak border style na border style. I proszę bardzo, jednopikselowa obwódka się zdarzyła, tutaj zrobiła, tak? To teraz szybciutko z klawiszem, uwaga, shift i strzałka w górę, mogę pomniejszać i zawężać go. Zmniejszam go, zobaczcie, do takiej, o, może to być kreska grubości 2 pikseli, a może być kreska grubości 1 piksela. No taka mi się akurat podoba. W tym momencie on jest też przyczepiony, jak wiecie, do góry. Zobaczcie, drugi element przyczepił się do góry, ale już pod tym, który był wyżej. Ten bym chciał dodatkowo zrobić sobie, żeby był biały, a więc wchodzę w jego kolor, który domyślnie jest cel BTN Face, czyli taki jak formatki domyślnie po odpaleniu. Ja wybieram tu z listy kolor biały, zobaczcie. Sprawdzam tylko, czy mi się ustawiła opcja Parent Background na False, bo gdyby była na True, to niestety on by cały czas przyjmował kolor z formatki. O, widzicie? Tu już zaczyna coś się tworzyć. Tu będziemy mogli postawić jakiś tytuł. Na razie, żeby cokolwiek było widać, to weźmy sobie jakiś ręczny T-Label. Dla tych, którzy nie będą lubili, jak opowiadam w Photoshopie, jak sobie zrobić jakieś grafiki, to po prostu sobie postawią tu jakiegoś labelka, albo w ogóle zrobią całkiem inaczej. Przecież nie każdy musi tak robić. Ale ja obiecałem, że opowiem, jak ja to robię, a wy na swoje sposoby. A więc labelka bierzemy i tu mogę sobie caption nazwać na przykład właśnie Delphi UART AVR Komunio.
no może AVR, napiszemy też dużymi literami, AVR, komunikacja, prawda? Mogę to sobie poupiększać taką metodą, tu wejdę szybciutko w font, mogę wybrać font jakiś troszkę inny, nawet pogrubiony, proszę bardzo, niech to będzie nawet 10, kolorek wybiorę fontu poprzez rozwinięcie tutaj tego plusika na minusik i kolor tutaj mi będzie wygodniej z palety kolorów wybrać, na przykład taki mój jakiś ulubiony niebieski, proszę bardzo, mogę nawet troszeczkę powiększyć ten font jeszcze, już szybciutko dam mu wielkość 12, proszę bardzo. I taka Ctrl Shift, słuchajcie, z kolei Shift, Shift strzałka w górę, w dół, w prawo, lewo przesuwa cały element, a przepraszam, zwęża, zmniejsza element w zależności od poruszania strzałkami, a Ctrl Shift mogę go pikselowo przesuwać w prawo, lewo i tak dalej. Tu go troszkę odsuwam od lewej, bo tu będę chciał umieścić później jeszcze jakąś ładną ikonkę, ale to już tylko dla maniaków grafiki takich jak ja, prawda? Którzy lubią coś tam fajnie przygotować. Pokażę wam, jak to się wszystko szybko, prosto, łatwo robi. Dobra, mamy wstępnie zrobione. Teraz nie wiem, czy pamiętacie, po prawej stronie mieliśmy taki ala nasz terminal, ale ten terminal można było, bo wam też pokazywałem wtedy szybko, jakby rozsuwać, zwężać i tak dalej. No tego typu, jak mówię, opcji gdzieś tam się nie doczytamy w książkach, a tymczasem zrobimy, zbudujemy naszą formatkę w oparciu o kilka paneli. Tu już mamy wykorzystane dwa panele, ale co tam, możemy korzystać dalej, słuchajcie. Bierzemy następny panel i zrobimy z niego po prawej stronie formatki właśnie coś takiego. Czyli wchodzimy w jego align, już się domyślacie, robimy szybko right, żeby on się tutaj przyczepił. O, niech będzie sobie nawet takiej szerokości przy tej załóżmy wielkości formatki. Zobaczcie, że nawet już w design time to jest, słuchajcie, jak mówiłem, moment, tak się określa, często spotkacie się, jak będziecie coś tam o Delphi czytali, że czasami się rozróżniamy stan design time i run time. Design time to jest po prostu czas, kiedy komponujemy coś w edytorze. Run time to jest jak działa podczas działania już fizycznie aplikacji. A więc w design time widać, że te wszystkie akurat przyciągania do lewej, do prawej, anchorsy, czy tam jak to się tak zwał, działają. W tym panelu również będę chciał, już jak robię wszystko, to je umie jednolitą metodą, wyłączam zatem tę opcję, wyłączam mu CTRL 3D, wyłączam mu caption, bo tutaj sobie postawimy coś i teraz, słuchajcie, na tym właśnie postawię sobie memo, które, spójrzcie, że w tej chwili to memo przyjęło takie same ustawienia, wyłączone CTRL 3D i te parametry, jakbyście tu spojrzeli, ma bardzo podobnie ustawione, ponieważ jakby odziedziczyło po tym panelu te ustawienia. No ale to nie jest tak istotne. Odsuwam go troszeczkę tutaj od tej granicy, tutaj, bo to bym chciał, żeby było takie ale okienko. Zobaczcie, tutaj większa i większy, mniejszy odstęp, tutaj z kolei większy. A więc klikam to i z klawiszem Ctrl strzałka w lewo o kilka pikseli wyrównuję, powiedzmy, i jeszcze od spodu troszeczkę podniosę na oko, tak patrzę, żeby wszystko było wyrównane. W tej chwili to memo chciałbym, żeby nie było przesunięte do lewej czy do prawej strony, tylko też je zakotwiczę w całości w tym miejscu. A więc słuchajcie, wejdę tym razem już w kotwiczki, w anchorsy i powiem, żeby to memo się trzymało lewej strony i góry, ale także prawej i bottom. Co to spowoduje? To spowoduje, że zobaczcie teraz, jak będzie formatka rozciągana, to widzicie, memo się, przynajmniej jeśli chodzi o pion, rozszerza zgodnie z ruchem formy. Ale gdybyśmy ten panel poszerzali, to zobaczcie również, tak? Tylko że normalnie my w trakcie działania programu nie mamy możliwości przesuwania tego panelu, gdybyśmy chcieli poszerzyć widok, poszerzyć nasz terminal. Ale przecież możemy to mieć. W jaki sposób? Dajcie mi sekundkę przerwy, a wam za chwilkę to również opowiem. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda,
Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. No, już jestem i opowiadam dalej. Otóż, dlaczego nie mielibyśmy mieć możliwości, tak jak to bywa w innych programach różnych Windowsowych, żeby sobie na przykład, pamiętacie, są czasami takie, tu wam przykład może pokażę, słuchajcie, odpalę na chwilkę na przykład Pixel Factory, w którym tą technikę mam wykorzystaną. Jak pamiętacie, tu jest jakby jeden panel, tu jest drugi panel, a po środku takie kreski niebieskie zrobiłem. Zobaczcie, widzicie, za pomocą tych kresek mogę zwężać i poszerzać pewne rzeczy. A nawet w pionie, widzicie, mogę pewne rzeczy robić. O, proszę bardzo. Coś takiego chcemy uzyskać. W jaki sposób? Otóż te pionowe kreski czy poziome to się nazywają splittery, takie linijki podziału. One są dostępne za free, że tak powiem, w Delphi. Czemu nie skorzystać? Tylko trzeba wiedzieć jak. A więc zobaczcie, wchodzimy w wyszukiwanie komponentów, wpisujemy splitter i proszę bardzo, mamy taki komponent z klasy T-splitter. Klikam w niego, stawiam go na formie i zobaczcie, skubany, on się zawsze musi do czegoś przyczepić. Domyślnie ma ustawione sam, że przyczepił się do lewej strony. Ale nam nie o to chodzi, bo tutaj to on w ogóle nie spełni swojej roli. My musimy wejść, jak już jego mamy zaznaczonego, bo zobaczcie, teraz nie, ale teraz go tu muszę kliknąć, jest zaznaczony, tu albo tu muszę go kliknąć. I zobaczcie, mogę przejść w jego opcję i znaleźć mu, o jest, align i on ma... Może być przyczepiony też albo do dołu, albo do góry i tak dalej. My go chcemy teraz przyczepić do prawej strony i jak pamiętacie, też się przyczepi zaraz za ostatnio dodanym do prawej. A więc o to nam chodziło. Na co nam, co nam to pozwoli? Zobaczcie, szybciutko uruchamiamy apkę, żeby was wstępnie zapoznać. Oczywiście tego splittera teraz nie widać na nieszczęście, ale pojawia się mu taka, o tutaj widzicie, o taka ikonka znana wam z Windowsa, co oznacza, że mogę złapać i mogę poszerzać i pomniejszać pewne komponenty. Aha, to jesteśmy na tropie. W takim razie teraz postaram się zaznaczyć tego splittera i on pewnie będzie miał taką właściwość jak kolor. Jest. Zmieńmy mu tę właściwość na kolorek jakiś tam, powiedzmy, o taki. Proszę bardzo. I mamy już ładny splitterek. Ale pozostała nam część jakby niewykorzystana formatki. Moglibyśmy teoretycznie tutaj kłaść komponenty i coś z nimi robić. I tak też zrobimy. Za chwilkę położymy tutaj panel. A nawet od razu, nie? Położymy. Nie będę mówił w czasie przyszłym, tylko teraz to zrobię. Kładę panel. Oczywiście robię mu te same operacje, czyli kastracja caption. Tak. Wykastrujemy mu bevel outer na known. I CTL 3D. Mamy plaskaty panel. Co mu teraz zrobimy? Jaką krzywdę? Każemy mu się rozłożyć, słuchajcie, plackiem na całej wolnej już powierzchni. To jest właśnie to align typu AL client. Zobaczcie, trach położył się. I teraz wszystko będziemy kładli na tym panelu, co nam później też łatwiej będzie pozwalało łatwiej zarządzać całą aplikacją i tym wszystkim. Ale zanim to zrobimy, to teraz byłoby mi ciężko położyć jeszcze jeden komponent, który też wam będę chciał przy okazji tego poradnika pokazać, bo słuchajcie, jak mamy mówić już w sposób nieco zaawansowany, to poznajmy kilka rzeczy na raz. A to jest łatwe, później jak się zobaczy ten poradnik, to łatwo będzie samemu korzystać. Przywrócę zatem na chwilkę align na known, po to, żebym mógł mieć widoczny chociaż kawałeczek formatki i na tej formatce położę jeszcze, nie wiem czy znany wam komponent, tak zwany status bar. To jest na dole taki pasek, w którym wyświetlają się różnego rodzaju komunikaty. Spójrzcie, chociażby odpalę sobie MKAVR kalkulator tym razem, też moją jakąś tam aplikację. Ona powinna mieć taki status bar. Zaraz zobaczycie, do czego to może być. Do czego to może być. Już wam pokazuję. O, bierzemy ją na ekran. Widzicie? To na dole tutaj, to jest cały status bar, w którym są tak zwane panele, które my też będziemy mogli sobie utworzyć, a w nich wyświetlać różne informacje. Być może dzisiaj wam nie pokażę, jak tam robić jakieś kolorowe takie rzeczy, panele plus napisy w różnych kolorach, jeszcze migające i tak dalej. Spokojnie, wszystko powoli, ale przynajmniej zapoznajmy się z czymś takim jak status bar. Status bary charakteryzują się tym, że tu w prawym dolnym rogu mogą mieć włączony tak zwany size grip, czyli ten taki trójkącik, takie szare tutaj kropeczki, które powodują, że dzięki którym jakby mówimy, aha, to okienko da się rozszerzać, jeśli tutaj złapiemy mychą, prawda? Może to być, może nie być, możemy to wyłączyć. Przejdźmy, zobaczmy jak to wygląda. Zatem poszukajmy czegoś takiego jak status bar. Status
status bar. Jest, test status bar domyślny. I teraz spójrzcie, gdy na niego kliknę tutaj, to teraz muszę kliknąć gdzieś właśnie na pustej formie, bo gdybym kliknął na panelu, to on się niestety doda na dole tego panela, a nie o to nam akurat w tym przypadku chodzi. Chcemy, żeby on się wcisnął na sam dół, nawet pod to tutaj, pod ten panel, który stanowi nam jakby tło dla naszego ala terminala, prawda? Więc klikam teraz gdzieś tutaj na formie, trach, widzicie? Wcisnął się sprytny w dół. I teraz mogę tutaj szybko przewrócić Align Client i zobaczcie, już mam zarys taki mojej aplikacji, jaką chcę uzyskać. Tutaj chciałbym na górze napisać terminal. Mógłbym to zrobić za pomocą, zaraz jeszcze wrócę do status bara, a tutaj chciałbym, mógłbym położyć label, napisać sobie w caption'ie terminal, załóżmy dużymi literami, dałbym nawet jakiś font, słuchajcie, większy, powiedzmy pogrubiony, 12 i kolor jakiś tam ciemno-niebieski, proszę bardzo, jest terminal. Tylko będzie gorzej znowu z jego wypośrodkowaniem, znowu musiałbym kotwiczki włączać albo wyłączać mu auto size, ale pokażę wam to. Zobaczcie, wchodzimy sobie w takiego labela, bo to można na kilka metod zrobić. Ja wam na razie pokażę taką trudniejszą, a zaraz zastąpimy ją prostszą. Ale żebyście wiedzieli, że alternatywnie można z wielu różnych korzystać komponentów, a nie to, że do napisu to jest tylko taki komponent albo coś tam, jak to niektórzy mówią. A więc zobaczcie, wyłączę mu przede wszystkim opcję Auto Size po to, że jak go teraz rozciągnę i widzicie, teraz dociągam jego końcóweczki, ładnie tu zrobię jego rozciąganie, Shift strzałka w prawo, zobaczcie, że one, jak tu kliknę na to i na to, to powinien mi pokazywać, no nie, o jest, widzicie, takimi niebieskimi liniami pokazuje, że doszedłem do końca. Teraz temu labelkowi, tej labelce, włączę center, żeby był wycentrowany. I cóż, jak pamiętacie, co zrobić, żeby on był przyciągany do prawej i do lewej, bo domyślnie jest tylko do lewej i do góry? No wystarczyłoby mu włączyć jeszcze jedną kotwiczkę right, prawda? Bottom nie, żeby się nie rozszerzała w dół. I teraz spójrzcie, jak odpalimy aplikację, no to już zaczyna być ładnie, ponieważ jak przeciągamy sobie, rozszerzamy okienko, to terminal zawsze jest na środku. Ale w takich wypadkach po co sobie robić tyle kłopotu z... chociaż to za kłopot, no. Ja sobie jak zwykle strzelę tutaj kolejny panel, którego klikam i kładę na tym panelu. Słuchajcie, tutaj jakby za dużo się nie muszę męczyć, bo ja sobie co zrobię? No teraz to już każdy z was wie, szybciutko zrobię sobie, żeby się umieścił i przyczepił jak grzeb psiego ogona do góry. O, proszę bardzo, taką mu gdzieś dam wysokość. Szybko wyłączam to, co w każdym innym wyłączam, czyli Bevel Outer Reset na Known. Wyłączam mu CTL 3D jest wyłączone, bo się aha, automatycznie się wyłączyło, bo ono odziedziczył po poprzednim i po prostu jego caption zamieniam na terminal, wchodząc szybko w ustawienia fontów na nim, proszę bardzo, font, wybieram sobie również, to ma być na przykład tam 14 zrobione, pogrubione, kolor niebieski, zobaczcie. I uzyskałem praktycznie identyczny efekt, tylko że ja bym powiedział, tutaj troszeczkę jeszcze kliknę sobie myszką i Shift, strzałka w górę, go troszeczkę zawężę, proszę bardzo, i uzyskałem efekt. W to memo wejdę, bo tu mi nie pasuje ten napis memo, zmienię napis, który jest w nim, zawsze napis w komponencie memo, ach, jak kliknąłem myszką, to przesunąłem, a zatem Ctrl, tym razem strzałka w prawo, przesuwam tak, żeby to wyrównać na środku, ale jakbym chciał zmienić ten napis, to podjeżdżam sobie niżej na taką opcję, właściwość Lines, bo tutaj są trzymane wszystkie linie tego pola memo, to w postaci te stringsów jest, taka klasa, która trzyma wiele stringów. Klikam i zobaczcie, jest te memo, tutaj sobie to skasuję i będzie po prostu puste okienko. Co więcej, nawet bym powiedział, tak sobie wymyśliłem na szybko, że zrobimy to okienko, tylko żeby ono było w ogóle tak jak w terminalach to bywa, czarne, tak? Ale teraz font nie będzie, gdybyśmy wyświetlili jakiś napis, on będzie czarnym fontem zrobiony, to by nie było widać. W związku z tym otwórzmy tutaj font i zmienimy kolor na jakiś ładny, na przykład niech będzie na taki jasno-żółty. Co więcej, zmieńmy, jeśli chodzi o ten font, czcionkę, bo ta Homa albo Verdana to są czcionki proporcjonalne, nie będą za dobrze widoczne. Courier New, to jest taka czcionka stała, fixed, możemy dać, powiększyć ją trochę, żeby lepiej były widoczne napisy, ok. Akurat tu wtedy mogłem zostawić memo, żeby było widać po drodze, jak to się zmienia, a później skasować, no ale uwierzcie mi, że tak będzie dobrze. Słuchajcie, coraz lepiej, zapisuję naszą całą aplikację, mamy już prawie cały zrobiony UI, ale jeszcze szybciutko zamiziamy pod koniec status barem, bo otóż zobaczcie, mówiłem wam, że ten size grip tu jest widoczny, zobaczmy, czy tu jest ta opcja,
Size Grip jest, widzicie, mogę go wyłączyć albo włączyć. Wprawdzie jak zrobię, że jest wyłączony, w Design Time on cały czas jest widoczny, prawda? Ale jak odpalę, to zobaczcie, tego tutaj Size Gripa nie ma, tak? Oczywiście, kiedy go wykorzystujemy, kiedy nie? No wtedy, kiedy okienko zablokujemy na stałe i nie damy użytkownikowi możliwości jego rozszerzania, to wtedy można Size Gripa wyłączyć, bo po co komuś tam sugerować, jak go widać, to znaczy przeważnie, że tam można chwycić i rozciągać. Ale nasze okienko projektujemy tak, żeby można było je rozciągać. Dodatkowo w status barze możemy tworzyć tak zwane panele. W jaki sposób? No nic prostszego, klikamy dwa razy. Zobaczcie, pojawia się takie okienko, w którym możemy dodawać panele. Ale oczywiście teraz to muszę strzelić sekundkę przerwy. Już jestem, słuchajcie, jak dodawać? No prosto, tu mamy takie dwie ikonki. Add new, czyli insert, a tu będzie delete. Dodajemy, zobaczcie, dodałem pierwszy panel, nic tutaj na tym status barze nie widać, ale jak teraz kliknę dodaj drugi, to zobaczycie, że pojawi się taka linia podziału, uwaga, a tu dodaj drugi, uwaga, klikam, dodaj kolejny, trach. I tu się pojawiła taka kolejna linia, natomiast tutaj mi wskoczyło, bo mam zaznaczony ten panel, jak się później do niego dobierać. Będzie status bar 1, kropka, panels i index 1, to będzie oznaczało mi ten panel, a index 0 to ten, od razu taka podpowiedź, jak później się dobierać i do właściwości tekst. Te właściwości tekst od razu można ustawiać sobie. Załóżmy, że tu wpiszę sobie com, znak zapytania, bo tu byśmy chcieli sobie później wyświetlać aktualny port com, na którym jest podłączony. Szerokość tego pola jest ustawiona na 50 pikseli, może być to troszeczkę za mało, zwiększmy ją powiedzmy do 70, ale chciałbym przy okazji, żeby ten com wyświetlał się na środku, co za problem, zobaczcie, taki każdy panel możemy mu ustawić, na przykład też właściwość alignment, center, już zaczyna się robić fajnie. Gdy dodam kolejne, spójrzcie, to pojawiają się kolejne panele, ostatni jest tutaj, ale nie widać tego jego prawej granicy. Już zaczynacie pewnie rozumieć, o co chodzi i później zawsze w aplikacji, gdy jakieś dane są widoczne, inne nie, to w status barze zawsze pewne informacje tam sobie gdzieś znajdziemy, czy przekazujemy użytkownikowi, bo później mamy jakieś strony, przełączanie i tak dalej, a na dole, na szybko zawsze podstawowe informacje są widoczne. Znacie to na pewno z innych programów, a więc tego będziemy używali. To, co będzie potrzebne nam natomiast jeszcze do naszej aplikacji, to jak widzieliście w tamtym programie, z kolei tak zwane progress bary. Na LCD w AVR-ze zrobiliśmy progress bar. Tutaj na szczęście nie musimy brać dłuta i sobie rzeźbić czy wystrugać. Mamy je od razu gratis. Dwa podstawowe w Delphiaku mamy, dwa różnego rodzaju progress bary całkiem. Trochę inaczej wyglądają, trochę inaczej działają i mają nieco inne właściwości, inaczej się nazywają, ale tak naprawdę obsługuje się je bardzo, bardzo podobnie z punktu widzenia i programistycznego, i tego, co tu się dzieje na formie. Nie będę ględził? Zobaczcie, to będzie lepiej, prawda? Zaczynamy sobie szukać. Najpierw progress bar. Tada! Zobaczcie, jest progress bar. Klikam w niego, kładę sobie tutaj i to będzie pierwszy progress bar, który sobie też poszerzę i oczywiście będę chciał, żeby on się również zwiększał razem z naszą aplikacją, gdy będzie rozciągane okienko, no po to, żeby było wszystko ładne, a nie gdzieś tam coś zostanie z boku, małe, no nie wiem, ktoś chce zobaczyć większy progress bar, mniejszy i tak dalej. Natomiast po lewej dam sobie tutaj labelka, w którym wpiszę na razie 000, żeby mi się rozciągnął. Z klawiszem Ctrl umiejscowię go tak mniej więcej na środku tego, na środku wysokości tegoż progress bara, zobaczcie. I tu później, jak będą nam dane przelatywały za VR-a tego progress bara, bo będziemy sobie pokręcali naszym enkoderem, a wy w przyszłości możecie sobie zrobić, nie wiem, pomiary ADC, czy tam czegokolwiek innego, jak mówię i się powtarzam, to tu będzie nam to na progress barze się pokazywało, natomiast tu value, nasza wartość będzie się pojawiała, ale sprawdźmy, czy mamy jeszcze jeden progress bar. No gdybyśmy szukali komponentu o nazwie progress bar, to nie znajdziemy, ale za to znajdziemy taki komponent, który nazywa się, nie wiem czy to dobrze po angielsku przeczytam, gauge, a po polsku jakbym miał to powiedzieć, gauge. Ja tak sobie zawsze mówię i się aż śmieję sam, bo wiem, że to źle mówię, ale trudno, nie każdy musi znać angielski, a więc wpisujemy gauge, tak, czyli gauge, bo jakbym zaczął próbować pisać po polsku słowo gauge ze słyszenia, to bym pisał g-e-i-g i bym nic nie znalazł, a gauge znajdę, prawda? I zobaczcie, mamy klasę T-Gauge, klikam, kładę na tym, o Boże, ale to jakiś prostokąt, co to ma wspólnego z progress barem? Uwaga, tada, mogę sobie zrobić naraz
progress bara, widzicie, tak, ale mogę sobie równie dobrze zrobić progress bara pionowego, bo mu powiedzieć, żeby on się napełniał, ale dobra, nam jest na razie, to już się sami pobawicie, rozszerzę go do, tak samo jak tego, zwężę go do podobnych rozmiarów, zobaczcie, ten jak widzicie od razu ma pewną właściwość taką w porównaniu do tego na górze, że aha, pokazuje procentową zawartość swojego pola, które będzie mu się napełniało, prawda? Oczywiście dodam drugiego labelka, mógłbym go dodać stąd, ale mogę równie dobrze, skoro tu już mam wypełnionego kepszyna, to zrobić Ctrl C, kliknąć gdzieś tutaj na tym panelu, bo tu chcę, żeby drugi raz umieścić i klikam Ctrl V, słuchajcie, i mam tego drugiego labelka, mogę go przeciągnąć, zobaczcie, jak od razu mi wyrównuje, jak mi przeskakuje i się przyczepia. W Delphi mi się to bardzo podoba, że myszką to się od razu próbuje przyczepiać i pozycjonować. No tutaj troszeczkę chciałbym podjechać wyżej do środka, to nie mogę, no to teraz już sobie mogę Ctrl, strzałka w górę i tak z dwa pikselki podniosę, żeby było podobnie jak z tamtym. Przy czym teraz, słuchajcie, zobaczmy, jak w ogóle wygląda jeden i drugi progress bar. Otóż ten standardowy na pewno będzie miał takie pola jak minimum, maksimum i coś takiego jak value właśnie, które napełniamy. Poszukajmy, że coś takiego się znajdzie we właściwościach. Jest. Max standardowo na 100. Minimum standardowo na 0. Możemy tu zmieniać na wartości dowolne, jakie nam się żywnie podoba i przyda nam się, bo jak wiecie, za VR-a będziemy mogli mieć różne wartości. Ma też taką właściwość właśnie jak, może nie value, ale ma position. O, w tym się akurat to nazywa position, w drugim będzie troszeczkę inaczej się nazywało. Spróbujmy sobie to wypełnić wartością, żeby coś zobaczyć. Zobaczymy, czy się w design time je wyświetla. Spróbujmy sobie to napełnić właśnie, powiedzmy 80, czyli gdzieś w tym dotąd powinna się pojawić kreska, tak? Ale muszę to pole opuścić. Uwaga, klik. No niestety nie pojawiło mi się tutaj. Nie wiem dlaczego. Czasami się pojawia, czasami nie w design time'ie, w tych, ten nowy komponencik, ale to nie jest takie istotne. Za to w tym na pewno się pojawi. Tylko sprawdźmy, czy mamy font, sobie zmniejszymy. Sprawdźmy, mamy. Tam było max min, a tu jest max value, min value. Podobnie można sobie to zmieniać. Jest coś takiego jak position, nie ma, ale jest progres. Dajmy temu na przykład 70 z kolei. Tada, zobaczcie. Tu już ładnie widać, a nawet automatycznie procenty się pojawiły. Oczywiście widok tych procentów, gdyby nam nie pasowało, to możemy sobie zawsze wyłączyć, bo mamy tutaj show text, proszę bardzo, możemy wyłączyć i włączyć, ale bardzo często jest to przydatne. Natomiast to, co jest ciekawe w tym komponencie, to jest to, że my możemy sobie sami ustalać, jaki jest back color, ale najważniejsze dla mnie, ja to lubię, for color, czyli kolor z przodu, w tej chwili czarny, a ja lubię sobie mieć takiego, który ma taki o ten piękny, mi się nie wiem dlaczego podoba, ten taki zielonkawo-żółtawy kolorek, proszę bardzo. Tada. Oczywiście back color możemy sobie ustawić wtedy na czarny, czy na jaki tam chcemy. I teraz proszę bardzo, gdy odpalę aplikację, w tym mamy na 80, w tym na 70, zobaczymy, jak to wygląda w tak zwanym runtime. A więc odpalam aplikację i proszę bardzo, ten się jakby napełnił, widzicie? W design time tego nie robił, tylko że on ma tutaj takie to miganie. To jest właśnie kontrolka przez Delphi, żywcem zassana z Microsoftowych kontrolek i ona działa tak jak typowo w Microsoftie, widzicie? Czy to jest ładny, czy nieładny, on tak jakby miga, trochę ma za dużo tej animacji. On ma jeszcze inne właściwości, których można poszukać. To już nieistotne, to każdy z was się pobawi i sobie coś dobierze. Tylko wam pokażę jedną rzecz. Ten akurat progress bar ma taką właściwość jak na przykład smooth. I zobaczmy, co teraz się będzie działo, gdy jest napełniony do 80. Nie wiem, co mu tutaj się zmieniło, ale zobaczmy jeszcze coś takiego jak smooth. Tu jest normal, a tu jest na przykład pauzę. O, to może być ciekawe, bo zobaczcie, ten może być użyty progress bar, że na przykład gdy go zapauzujemy, to zrobi się na żółto. A więc sami musicie troszeczkę tu poobserwować jego różne właściwości. Tu jest jeszcze w style, o, tu jest jeszcze marquee, to jest też fajne przy tym progress barze, przy tym drugim tego nie ma z kolei. O, że na przykład czasami chcemy progress bara, bo wykonujemy jakąś operację w tle i chcemy poinformować użytkownika, poczekaj. No to takie coś niech sobie, takiego latawca puścimy, będzie sobie latał, prawda? Ale dobra, to tylko tak jako ciekawostki wam podpowiedziałem, tymczasem chcę jako normal. Position robimy 0, w tym robimy position 0, bo przecież u nas chcemy, żeby to wszystko po starcie było na początku 0, a AVR-ek będzie nam to nabierał, jak zaczniemy odbierać przez UART-a. Na razie cały czas mówimy tylko o wyglądzie aplikacji.
Co jeszcze? No tutaj będziemy chcieli na dole sobie pokazać, bo jak mówiłem, na progress barach, na tych labelkach tutaj, w status barze będą nam się i w terminalu będą się nam pojawiały pewne informacje, które gromadnie będą do nas napływały za VR-a, tak jak widzieliśmy na terminalu, tyle tylko, że na terminalu to tak poglądowo będą się pokazywać, powiedzmy, zaś tutaj na, w postaci progress barów, labelek, coś tam sobie wyświetlimy na dole, jeśli chodzi o status bar, żeby było widać, jak tworzyć taką aplikację. Jeszcze jedną rzecz, na jedną rzecz muszę wam zwrócić uwagę. Otóż zobaczcie, jak uruchomimy taką apkę, to po pierwsze, nie lubię, jak jest user interface skopany w taki sposób, że można taką apkę tak zmniejszać. Po prostu bez sensu. Gdyby było jeszcze dodawanie, zapamiętywanie form, to znaczy, że jakiś programista to pisał, który nie za bardzo zadbał o wszystko. Aha, jeszcze przy okazji nie dodałem tutaj kotwiczek dla tych elementów, ale tak się nie powinno dziać, prawda? Poza tym, druga rzecz, która tu może się przykra stać z takim standardowym splitterem, to zobaczcie, o ile mogę poszerzać ten panel, to może się zdarzyć tak, że jak go przesunę tak całkiem, nie całkiem na prawo, całkiem na lewo na przykład, patrzcie, nagle mi zniknął, skubany, nie dość, że zniknął, to teraz jak go, o, ale czasami bywa tak, że on gdzieś zniknie, ucieknie, potem go nie ma, nie widać, coś brzydkiego się dzieje. Dlatego też zabezpieczmy się przed pewnymi rzeczami. Otóż możemy sobie kliknąć w ten panel, który ten splitter się, z którym zmiział i którego stara się poszerzać i określmy mu, że to, co tutaj teraz widzimy na ekranie, powiedzmy takiej szerokości terminal, to jest standardowe, minimalne i tego rozmiaru nie można przekroczyć. A więc mamy, jak wejdziemy prawie też w każdy komponent tego typu wizualny, to znajdziemy coś takiego jak taką właściwość jak constraints. Zobaczcie. I można mu określić, jaki on może przyjąć maksymalną wysokość i maksymalną szerokość i maksymalną wysokość, ale także minimalną wysokość i szerokość. My sobie określimy tutaj tylko minimalne, żeby to się nie mogło zawęzić. Na razie dla samego, no, tak naprawdę będzie nas interesowała tylko minimalna szerokość, tak? Sprawdźmy, on ma w tej chwili szerokości 161, a więc ustalmy tak, żeby zaokrąglić, dajmy mu, że można go będzie zmniejszyć tylko do 160. Co to spowoduje? Ctrl F9, słuchajcie, odpalam aplikację i teraz zobaczcie, mogę go poszerzać, ale już nie mogę go zawęzić dalej. Podoba się? Podobnie mogę zrobić tak naprawdę, że będę mógł go poszerzyć, powiedzmy, tylko też do iluś pikseli, a czemu nie? No to spróbujmy, damy mu, że max width, szerokość niech będzie, załóżmy, tam 350, ale w związku z tym musimy też zrobić to samo dla całej aplikacji, dla całej formatki. Ona też będzie miała taką właściwość. Klikamy sobie na form i zobaczcie, też są constraints, prawda? Załóżmy, że to, co projektujemy w Design Time, to jest minimalny rozmiar formatki, tak? Nawet go jeszcze możemy troszeczkę ten rozmiar pomniejszyć, no powiedzmy do takiego. W takim razie sprawdzam sobie szybciutko na dole. Szerokość jest 545. Załóżmy, żeby to też ładnie, równo wyglądało. Nie musi być, mogłoby być tyle. Zrobimy sobie, że jest, że minimalnie da się ją zawęzić do 400 tam było ile? 4, kurczę, zapomniałem, ja tu mówię, 545. To dajmy, niech będzie 540 minimalnie. A wysokość również minimalnie, żeby była minimalnie. Height, zobaczmy, jaka jest w tej chwili wysokość. No, gdzie jest height? Tutaj 357, czyli powiedzmy damy minimum height 350. O, i teraz zacznie to już coraz ładniej być przemyślane, bo zobaczcie, teraz jak odpalę, to po pierwsze, cała formatka da się rozszerzać nawet na cały ekran, ale nie mogę już jej teraz za bardzo zawęzić. Widzicie, warto nawet o takich szczegółach myśleć. W Delphi mamy wszystko przygotowane, że to w Design Time się ustawia raz, pięknie działa, nie trzeba miliony rzeczy pisać w kodzie. Kurczę, wygodne jest to Delphi, mam nadzieję, że to potwierdzicie. Tutaj natomiast możemy sobie spokojnie rozszerzać, ale za szeroko nie będzie, maksymalnie tyle tych pikseli, ile daliśmy, prawda? Tylko tyle, że nieładnie nam jeszcze wyglądają te dwa progress bary, bo przecież mieliśmy im też kotwiczki zasadzić, więc dociągnijmy, powiedzmy, je dotąd, bo one będą miały być dotąd i ustawmy im kotwiczki, czyli znajdźmy ich właściwości anchors i dajmy, że mają się dociągać również automatycznie do prawej i ten, tak? I teraz jak odpalimy apkę, zobaczcie, to w końcu, tada, jest już prawie pięknie. Pozostało nam szybciutko już tak naprawdę tylko na dole postawić jakieś pole edit, w którym będziemy chcieli wysłać do naszego mikrokontrolera, jaka może być maksymalna
maksimum dla naszego enkodera, prawda? Bo mówiliśmy, że pokażemy też, jak od strony Delphi wysłać coś, czyli jak skonfigurować, jak ustawić pewne parametry naszego urządzenia. Tak, tak, to będzie służyło do ustawienia. Tylko nie będziemy wysyłali tekstu, dlatego tutaj sobie wpiszmy na razie domyślną wartość, taka jak była tam w tym. To sobie, ach, ja nie tu wpisałem, gdzie trzeba, top wpisałem, 128, bez sensu, przepraszam. To miała być właściwość tekst, 128. Zawęzimy, bo niepotrzebne będzie takie szerokie, takich wielkich liczb, nie będziemy stawiali. I do tego weźmy sobie jakiś przycisk, powiedzmy, ale nie standardowy T-button, tylko weźmy tym razem sobie z zakładki Additional przycisk, który się nazywa T-beat button. A później Wam pokażę, do czego to jest, będziemy mogli go uzbroić. I tu zróbmy sobie napis, na przykład na nim ustaw tą wartość, którą tutaj wpiszemy, to będzie miał za zadanie ten przycisk wysłać to do naszego mikrokontrolera. Dobra, na tym bym zakończył, zapiszę i słuchajcie, kończę ten poradnik. W następnym już zaczniemy kodować RSA 232 z tym wszystkim i zaczniemy się bawić. Będzie troszkę zabawy, słuchajcie, będzie się działo. Liczę na Wasze łapki w górę na YouTube i że Wam się podobało to podejście, ale nie skończyłem jeszcze interfejsu UI. Tyle tylko, że specjalnie na życzenie niektórych z Was, którzy mi tam załóżmy mówią i brzęczą do ucha: Mirku, nie zajmuj się tym Photoshopem, nine is good, my nie chcemy żadnej grafiki i tak dalej. Panowie, ja tu się z Was oczywiście nie śmieję. Ja wiem, że nie chcecie grafiki, ja wiem, że nie chcecie Photoshopa i wręcz nie lubicie albo macie inne swoje pomysły, ale jest tyle osób, które na to czeka, a zobaczcie, że ja dam radę zrobić i takie poradniki, i takie dla swoich patronów, naprawdę wszystko jestem w stanie zrobić, poświęcić tego czasu mnóstwo i dlatego też, uwaga, co zapowiadam teraz, następny poradnik będzie do tego w Photoshopie, jak sobie dodać ikonki bardzo fajne, rysuneczki, jak uatrakcyjnić widok tego interfejsu. Natomiast w jeszcze następnym poradniku zajmiemy się dalej Delfiakiem. Tyle tylko, że ci, którzy pominą sobie Photoshopa, a przecież nie musicie oglądać, prawda, bo to jakby będzie tylko dla photoshopiarzy i tych, którzy też lubią, tak jak ja, pomajstrować sobie z grafiką łatwo i szybkimi narzędziami na podobnej zasadzie, zobaczycie, o co chodzi, no to ci będą mieli fajną aplikację, natomiast ci, którzy nie obejrzą Photoshopa, to niech się nie zdziwią w następnym poradniku o Delphi, że tutaj dojdą jakieś fajne, ładne rzeczy. Jak będziecie chcieli wiedzieć, jak je zrobić, to będziecie musieli oglądać Photoshopa. Jak nie chcecie, zrezygnujecie z wszystkich upiększeń, to po prostu nie musicie Photoshopa oglądać. Dobra, uciekam już, bo mnie zaraz zastrzelą. Na razie pamiętajcie, łapka w górę, dajcie mi znać, czy Wam się podobało, czy to kontynuujemy. Pamiętajcie o komentarzach na dole, chociażby cześć, fajne było, podoba mi się, będę Wam to przypominał. Jeśli ja Wam pomagam, to i Wy mi w ten sposób pomóżcie, zasubskrybujcie kanał na YouTube, zalogujcie się w końcu na tego Google'a, YouTube'a i tak dalej. To naprawdę nie boli, nie gryzie, chociaż w ten sposób pomóżcie, opowiedzcie na forach. To jak zwykle się powtarzam, ale to tak naprawdę jest moja gorąca prośba. A patroni moi wszyscy z serwisu Patronite przecież doskonale wiedzą, o co chodzi. Mają wyrozumiałość, że ja też to ciągle przypominam albo że powtarzam co chwilę w takich przerwach reklamowych o tym, aby wesprzeć działanie tego kanału, bo teraz dwoję się i troję, żeby pokazać moje możliwości i liczę, że uda się naprawdę zająć mi, jeśli się uzbierają pewne kwoty, działaniem już tylko w tym zakresie. Dobra, uciekam. Hej, hej. Pamiętaj proszę, że ten poradnik oraz wiele innych na moim kanale YouTube może powstać tylko dzięki Tobie. Za pomocą Twojego wsparcia poprzez serwis patronite.pl. Dlatego liczę na to, że zaprosisz tutaj również swoich znajomych, którzy będą mogli zobaczyć, co się dzieje na naszym kanale, aby być może w nich zakiełkowało nowe ziarnko pasji lub nowego hobby dzięki Tobie. Gorąco zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Wystarczy kliknąć na ikonkę mojego profilu, aby zobaczyć, jakie przygotowałem warianty wsparcia oraz nagród. Dzięki temu każdy będzie mógł wybrać ten wariant, który uzna dla siebie najbardziej za stosowny. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań i poświęcę 100% czasu na to, aby przygotowywać o wiele częściej dla Was poradniki, aby były one coraz bardziej ciekawsze, dotyczyły coraz większej ilości tematów i abyś Ty mógł również wpływać na to, o czym będzie mowa w poradnikach.
proszę o Twoje wsparcie, nie na swoje utrzymanie, czy też swoje potrzeby. Chciałbym się z Tobą rozliczać w 100% i zapewnić, że również w 100% każda złotówka zainwestowana przez Ciebie będzie poświęcona na budowę tego kanału, na prototypy, na nowe płytki PCB, na cały warsztat potrzebny do nakręcania poradników. Tych kosztów jest sporo. Chciałbym, abyś wiedział, na co wydatkowane są pieniądze i abyśmy mogli wspólnie wręcz tworzyć nową przyszłość naszego kanału. Od teraz, od daty 1 lutego 2017 roku, chciałbym potraktować to już czysto zawodowo. Dlatego bardzo proszę o Twoje wsparcie. Każdy grosz się liczy, jak to się mówi. Dziękuję uprzejmie.